spotkania z młodzieżą tutaj w miejscach związanych z kulturą i historią Oleśnicy, ale także z osobami tworzącymi kulturę, osobami z Oleśnicy i Wrocławia tworzącymi kulturę, mają pokazać młodzieży, przybliżyć te miejsca, zachęcić do częstszego odwiedzania już po zakończeniu projektu, ale też podczas warsztatów dziennikarskich, korekty fotograficznych czy grafiki też nauczyć rzemiosła dziennikarskiego. Do projektu zachęciła nas nasza wychowawczyni i polonistka pani Marzena Tyl i uznaliśmy, że jest to bardzo dobry pomysł na spędzenie wakacji, no i na zrealizowanie czegoś ciekawego. Podsumowaniem naszego projektu będzie wydanie publikacji Spacerownik Pokulturalnej Oleśnicy oraz wystawa fotograficzna. Także to wszystko będzie musiała przygotować w ciągu całego projektu młodzież.